chciałbym powiedzieć, że no bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, jak każdy oczywiście, ale ten wyjątkowo i to zwycięstwo dedykujemy naszemu właścicielowi, Michałowi Świerczewskiemu, bo wiemy, jaka jest teraz sytuacja klubu i wiemy też, że pasja u tego człowieka jest olbrzymia, poświęcenie też, nie tylko finansowe. W związku z tym zależało nam, żeby ten mecz wygrać, to nam się dzisiaj udało, także prezesie, to dla ciebie to zwycięstwo. Natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, zagraliśmy bardzo dobrze, tak jak zwykle na wyjeździe. Uważam, że mimo tego, że graliśmy z bardzo dobrym na tą chwilę przeciwnikiem, zresztą seria 6 spotkań, tylko jedna porażka z liderem, to chyba wystarczający argument. Mimo tego myślę, że w pewien sposób kontrolowaliśmy tę grę. Oczywiście były momenty, gdzie Pogoń miała swoje sytuacje, szczególnie ostrzeliwała nas tutaj po stałych fragmentach gry, ale myślę, że dobrze, a długimi fragmentami bardzo dobrze realizowaliśmy swoje założenia. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na grę w piłkę przede wszystkim. Byliśmy bardzo agresywni w pressingu, wiedzieliśmy, po co tu przyjechaliśmy i ten cel osiągnęliśmy. No nam niestety nie udało się przełamać tej serii nieudanych meczów na własnym boisku. Koniec rundy, niestety tylko raz udało nam się wygrać. No i liczyliśmy bardzo przed meczem, że dzisiaj się przełamiemy. No. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, po raz kolejny nie udało nam się. Przeciwnik okazał się w dniu dzisiejszym drużyną lepszą. Aczkolwiek po pierwszej połowie słaby w naszym wykonaniu, trzeba tak to sobie szczerze powiedzieć. No, w drugiej nasza gra była o wiele lepsza, gdzie wydawało się, że jesteśmy blisko strzelenia bramki na wagę remisu. No ale niestety ta piłka dzisiaj jakoś nie chciała wpaść do bramki przeciwnika. W konsekwencji czym bliżej końca większą ilością zawodników atakowaliśmy. No i w konsekwencji drużyna z Rakowa skontrowała nas dwa razy i mecz zakończył się wynikiem 3-0, ale muszę powiedzieć, że tak chyba aż na tak wysoką porażkę to nie zasłużyliśmy. Patrzymy w przyszłość. Zostały dwa spotkania za tydzień. Za tydzień z równie trudnym przeciwnikiem jak dzisiaj Raków, z GKS-em Katowice, który dzisiaj wygrał na wyjeździe w Łęcznej. No ale zrobimy wszystko, żeby na koniec, w tym ostatnim meczu, jednak pokonać przeciwnika i zdobyć 3 punkty. Jakże ważne 3 punkty. No wiadomo, że tych punktów nie uzbieraliśmy za dużo, a stać ten zespół na większy dorobek i na to, żeby była spokojniejsza zima.